Witajcie! Samsung zaprezentował dziś nowe smartfony z rodziny Galaxy S. Tym razem mamy niemal rewolucyjne zmiany. Przeskok numeracji, odmienioną stylizację i nowe rozwiązania techniczne. Wszystko to w trzech nowych modelach: Galaxy S20, Galaxy S20 Plus oraz Galaxy S20 Ultra. Tegoroczne modele zgodnie z dotychczasową formułą powinny nosić oznaczenie S11. Mamy jednak 2020 rok, a zarazem dziesięciolecie serii, zatem postanowiono nadać tegorocznym modelom numer 20. Po pierwsze, żeby podkreślić rocznik, po drugie, by podkreślić początek nowej dekady dla serii Galaxy S. Miejsce kompaktowego modelu z ubiegłego roku zajął teraz Galaxy S20. Średniakiem został Galaxy S20 Plus, a koronę w nowej rodzinie przyodział Galaxy S20 Ultra. Tegoroczne modele wyróżnia spójna, chociaż budząca pewne kontrowersje stylizacja. Obudowy oparto o metalowe ramki zapewniające wysoką sztywność i solidność konstrukcji, zaś tyły telefonów pokryto szklanymi taflami z wyraźnie zaakcentowanymi ciemnymi oprawkami aparatów fotograficznych. I to właśnie one budzą we mnie, prawdę mówiąc, trochę mieszane uczucia. Pozostawiono na nich sporo pustej przestrzeni, ale na pocieszenie echa tej stylizacji znajdziemy również w innych tegorocznych modelach Samsunga, można zatem mówić o unikalnym firmowym stylu. Telefony będą dostępne w nowych, atrakcyjnych kolorach, wśród których mnie najbardziej do gustu, wbrew pozorom, przypadł kobiecy róż oraz miły dla oka błękit. Wszystkie modele Galaxy S20 mają wyświetlacze Infinity O, z minimalistycznym, dyskretnym otworkiem na przedni aparat fotograficzny. Mają również matrycę Dynamic AMOLED o rozdzielczości WQHD+, z kompatybilnością z HDR10+. Dzięki zastosowaniu częstotliwości odświeżania 120 Hz, dwukrotnie szybszej niż przeważnie stosowana w smartfonach, obraz jest rzeczywiście bardzo, bardzo płynny. Jest tu jednak znowu jeden mały haczyk. To szybkie odświeżenie działa tylko po przełączeniu ekranu w rozdzielczość Full HD, no albo w HD. Jeżeli przejdziemy na WQHD, niestety ekran wróci do standardowej częstotliwości odświeżania. W nowych Galaxy S znajdziemy porządne stereofoniczne głośniki z układem Dolby Atmos, dostrajane przez speców z firmy AKG. Atutem nowych modeli jest też oczywiście wodo- i pyłoszczelność zgodnie z klasą IP68. Smartfony z rodziny Galaxy S20 wyposażono w układ rozpoznawania twarzy oraz ultradźwiękowe czytniki linii papilarnych zamontowane pod powierzchnią ekranu. Warto jeszcze przypomnieć, że jak zwykle w Samsungach bezpieczeństwa danych w telefonach niezmiennie strzeże funkcja NOX. Smartfony z serii Galaxy S20 oferowane w Europie będą wyposażone w firmowe procesory Exynos 990, ale oczywiście pamiętajmy, że będą też warianty ze Snapdragonem w innych rejonach świata. Wszystkie modele będą mieć po 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej, a pamięć na pliki będzie mieć 128 GB, oczywiście z możliwością wykorzystania karty microSD. W modelach S10 Plus i S10 Ultra pojawi się również wariant pamięciowy 512 GB, a do tego w Galaxy S20 Ultra będzie można mieć jeszcze 16 GB pamięci operacyjnej. W roli systemu występuje najnowszy Android 10 z firmowym, wygodnym interfejsem One UI w nowej drugiej odsłonie. Każdy z Galaxy S20 ma też układ szybkiego ładowania baterii, a także możliwość ładowania bezprzewodowego i bezprzewodowego udostępniania energii innym urządzeniom. Topowy model serii, czyli Galaxy S20 Ultra, ma duży ekran o przekątnej 6,9 cala. Natomiast zasilanie zapewnia mu akumulator o pojemności 5000 mAh, wyposażony w układ szybkiego ładowania o mocy 45 W. Galaxy S20 Ultra wyposażono w zaawansowany aparat fotograficzny z główną matrycą 108 megapikseli, wspomaganą przez układ optycznej stabilizacji oraz obiektyw o przysłonie 1.8. Obiektyw ten ma pole widzenia 79 stopni. 108-megapikselowa matryca w Galaxy S20 Ultra może pracować w trybie NonaCell. Polega on na łączeniu 9 sąsiadujących pikseli o rozmiarze 0,8 mikrometra w jeden duży ultrapiksel o wielkości 2,4 mikrometra. Ten tryb działania matrycy pozwala dużym superpikselom przechwytywać więcej światła i uzyskiwać dobrze doświetlone 12-megapikselowe zdjęcia nawet w trudnych warunkach. Kolejny z aparatów ma 12-megapikselową matrycę i wykonuje zdjęcia szerokokątnym obiektywem o polu widzenia 120 stopni i przysłonie 2.2. W zestawie fotograficznym Ultry znalazł się również czujnik Time of Flight, dbający o zdjęcia portretowe, ale gwoździem programu jest 48-megapikselowy aparat z teleobiektywem o przysłonie 3.6.
Obiektyw ten umieszczono płasko w obudowie, wykorzystując konstrukcję podobną do peryskopu. Dzięki temu pozwala on uzyskiwać duże zbliżenia bez utraty jakości zdjęcia. Ale w kombinacji z aparatem 108 mega jakość tych zdjęć pomimo wsparcia sztucznej inteligencji nie odbiega od typowych fotek wykonywanych klasycznym smartfonem z cyfrowym przybliżeniem, ale pamiętajmy, różnicą jest jednak wielkość tego zbliżenia. W praktyce moim zdaniem najlepiej wyglądają natomiast zdjęcia wykonywane z 10, a co najwyżej 30-krotnym przybliżeniem. To jeszcze nie koniec możliwości aparatu S20 Ultra. Dysponuje on jeszcze systemem Bright Night, pozwalającym wykonywać udane zdjęcia po zmroku, jak również rejestrować nocne filmy Hyperlapse. Ponadto aparat pozwala na nagrywanie filmów w wysokiej rozdzielczości 8K oraz przechwycenie w łatwy sposób pojedynczych klatek filmu i zapisanie ich w formie 32-megapikselowych zdjęć. Naturalnie zachowano również możliwość robienia zdjęć w trakcie nagrywania filmów, a do kompletu dodano jeszcze funkcję single take, pozwalającą zrobić jednocześnie zdjęcia trzema obiektywami, podstawowym, szerokokątnym oraz tele, a także zdjęcie z rozmywaniem tła i animacją. Samsung Galaxy S20 Ultra od swych dwóch braci różni się również przednim aparatem. Tutaj ma rozdzielczość 40 megapikseli i obiektyw z przysłoną 2.2 i polem widzenia 80 stopni. Średni model w rodzinie to Samsung Galaxy S20 Plus. Ma on wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala oraz akumulator o pojemności 4500 mAh. Rolę wariantu kompaktowego przejął z kolei model Galaxy S20 z ekranem o przekątnej 6,2 cala i baterią o pojemności 4000 mAh. Akumulatory obu modeli mogą ładować się bezprzewodowo lub też z szybkich zasilaczy o mocy 25 W. Oba mniejsze modele Galaxy S wyposażono w 10-megapikselowe aparaty do selfie o przysłonie i polu widzenia identycznych jak w modelu Ultra. Z tyłu Galaxy S20 i S20 Plus mają dość podobne aparaty fotograficzne. Podstawowa matryca ma 12 megapikseli optyczną stabilizację obrazu i współpracuje z obiektywem o przysłonie 1.8, a kolejna, również 12-megapikselowa, zapewnia zdjęcie szerokokątne poprzez obiektyw o przysłonie 2.2 i polu widzenia 120 stopni. Trzecia z matryc, 64-megapikselowa, współpracuje z teleobiektywem o przysłonie 2.0 i co ważne, tutaj również zastosowano układ optycznej stabilizacji zapobiegający zrobieniu poruszonego zdjęcia. Dodatkowo model Galaxy S20 Plus ma jeszcze czujnik Time of Flight wspomagający rozmywanie tła. Wraz z serią Galaxy S20 debiutują też nowe słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds Plus. Z wyglądu praktycznie nie zmieniły się względem ubiegłorocznego modelu, ale w środku to zupełnie nowy model z lepszą baterią, ulepszonymi mikrofonami i systemami dźwięku. Ceny nowych Galaxy na polski rynek zostaną ogłoszone nieco później, w momencie wprowadzania ich do sprzedaży. Galaxy S20 będzie dostępny w Polsce w wersji 4G z pamięcią 8 plus 128 GB, natomiast Galaxy S20 Plus pojawi się zarówno jako 4G, jak i 5G. Przewidziano dla niego pamięci odpowiednio, tutaj zależnie od wersji, 8 plus 128 w wariancie 4G i 12 plus 128 GB w wariancie 5G. Galaxy S20 Ultra będzie tylko w wariancie 5G z pamięcią 12 plus 128 GB.